Turniej piłki halowej chłopców to impreza organizowana w lutym każdego roku. Drużyny z różnych szkół ponadgimnazjalnych rywalizują ze sobą na parkiecie o puchar starosty powiatu rybnickiego. W tym roku udział w turnieju wzięło 5 drużyn. Uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, uczniowie 1. Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku, uczniowie zespołu szkół technicznych w Rybniku, uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Knurowie oraz uczniowie naszej szkoły. Puchar Starosty to nagroda, która stała się prestiżowym wyróżnieniem dla uczestników. Podnosimy swoje umiejętności, a daje to jednak jakiś tam taką dumę, jakiś honor, że puchar jest na przykład wygrany przez nas. Zdaniem wicestarosty dobrze utrzymane obiekty sportowe ułatwiają organizowanie podobnych turniejów. Takie wydarzenia są korzystne dla młodzieży, ponieważ dają możliwość rywalizacji pomiędzy osobami, które w sporcie realizują swoje pasje. Mamy teren, na którym jest hala sportowa. Przymierzamy się do tego, żeby w niedalekiej przyszłości wybudować obiekt sportowy, takie boisko wielofunkcyjne na terenie tu zespołu szkół. Także jest taki kompleks sportowy, który można wykorzystać i który w takim dobrym wydaniu móc realizować pasje sportowe i zainteresowania. W tym roku zwycięską drużyną okazała się drużyna z zespołu szkół ponadgimnazjalnych z Ornontowic. Już po raz piąty na terenie powiatu rybnickiego rozegrano wczoraj Olimpiadę Szkół Integracyjnych, w której udział biorą szkoły uczące dzieci zarówno zdrowe, jak i niepełnosprawne. Integrujemy przede wszystkim przez taki sport, zabawę, radość tego przebywania razem i tworzenia takiej wspólnoty i rywalizacji w sporcie. Zalety są tego, że można się spotkać, można współzawodniczyć i cieszyć się tym, że będąc razem tworzą grupę, tworzą to współzawodniczenie, tworzą i jest to radość dla tych dzieci. W trakcie olimpiady najmłodsi mieli okazję przede wszystkim spotkać się ze sobą. Rywalizacja zeszła tutaj na drugi plan. Myślę, że dzisiejsza impreza jakby ułatwia dzieciom też możliwość pokazania swoich umiejętności i możliwość przeżycia sukcesu. Myślę, że jest to impreza, która integruje właśnie nie tylko dzieci zdrowe, ale też niepełnosprawne, nauczycieli, rodziców, całe środowisko. Zresztą integracja i współpraca w tym przypadku jest podstawą funkcjonowania całego środowiska. My jesteśmy placówką specjalistyczną i działamy na takich dwóch filarach. Z jednej strony taka specjalistyczna praca z uczniem, a drugim takim filarem jest właśnie integracja. I zaczynamy tą integrację już od przedszkolaków. Intensywnie i silnie od lat współpracujemy z przedszkolami okolicznymi. Jako że każdy uczestnik tej olimpiady zasłużył sobie na uznanie, dla każdego przewidziano okolicznościowy medal. Śląsk stanowi niewątpliwą inspirację dla artystów muzycznych i plastycznych. To, co wyróżnia go spośród innych regionów Polski, to niezwykłe tereny kopalniane, a także wciąż żywa kultura. Dla malarza Czesława Wojcika takie krajobrazy oraz sytuacje z życia codziennego ludzi są natchnieniem do tworzenia wielu z jego obrazów. Co malować? No tylko Śląsk malować. Ten piękny Śląsk, który już po prostu zaczynał ginąć. Już nie chcą pamiętać o nim jedni ludzie. Uciekają, wyjeżdżają ze Śląska. Mimo iż galeria w starostwie powiatowym istnieje dopiero od niedawna, zagościło u niej już kilka wystaw. O plusach posiadania galerii w miejscu takim jak starostwo mówią wicestarosta powiatu rybnickiego Marek Profaska oraz Joanna Rzymanek z powiatowego ogniska pracy pozaszkolnej. Jest to przede wszystkim promocja sztuki i kultury powiatu rybnickiego. To jest doskonałe miejsce, ponieważ to jest centralny punkt starostwa. Tutaj dużo ludzi przychodzi. Pokazujemy to piękno naszych ziem, piękno historyczne i to, że mamy tylu wspaniałych twórców na terenie powiatu, którzy pokazują to dla szerszej publiczności. Co charakteryzuje pracę Czesława Wójcika? Najlepszą inspiracją do jakiegoś tam wyrażania się i wyrażania tego potem przez jakieś swoje dzieła jest swojskość, naszość, bo tutaj mamy to właśnie w obrazach. Tu wszędzie, w każdym tym obrazie widzimy coś, co znamy z własnego życia, co czasami mijamy, nie zauważamy, a artysta ma ten dar, jest bogatszy może od wielu z nas, że zauważy coś więcej. Malarz swoimi pracami udowodnił, że Śląsk jest piękny i potrafi zachwycić każdego artystę. Step.